Hi sisters, James Charles tutaj, and welcome back to my YouTube Okej, okay, więc nie będę komentował mojej aktywności w kanale, ponieważ wszyscy wiemy dlaczego tak jest. Jeśli nie, to obejrzyj moje stare filmy, aczkolwiek w ciągu dwóch tygodni powinno się to zmienić, bo będę bezrobotny, tak połowicznie. Ostatnio MSP zrobiło się bardzo świąteczne, a ja jestem wy tyle z motywami ze wszystkim, ponieważ nie mam czasu. Dzisiaj troszkę w starym stylu MS owego YouTube'a. Przyjrzymy sobie motyzm Luka. No. W tym odcinku będzie też wynik konkursu na outfit poprzedniego VIP-a oraz vip na tydzień. Ten bilecik. Czekaliście na to miesiąc. Co to jest? O lol. Czy ja to mogę nazwać do ulubionych? Czekajcie. Wezmę cokolwiek. Coś takiego fajnego. Nie wiem. Weźmy przykład tu Klare. Tafa, A mogę to usunąć, ale nie mogę. Zajebiste. Dobra, wchodzimy sobie w moda dziewczęca. Okej, okay, trochę wygląda tutaj jak e, teraz śpiewała kokos. Te wózki są ładne, podobają mi się, ale no, jesieniara bym powiedział, a nie jakaś zimiara. Chyba, że zrobiłbym te liście takie zamrożone, takie mroźne. O, ja tu już widzę potential. W ogóle, co to ma być? MSP. The fuck? No to widzę, że MSP zrobiło trochę taką cnotkę z siebie w tym roku, eee... Co tu wcale nie pokazuję? no nie To są chyba rumieńce na twarz. Aha. Dwa diamenty. No nie wiem, czy to jest tyle warte, wiecie? Nie, to nie jest tyle warte, to wygląda okropnie. Kajcie może? Nie, wciąż wygląda okropnie. O, 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 to już idzie w dobrą stronę. No tylko, że ja nie chcę wyglądać jak dobra dziewczynka, chcę być lecznicą. Lecznicą... Chcę założyć konto na Olifans i. Myślę, że mógłbym zrobić sobie oliwkę brazylianę. Kiedy ci zrobię? I don't know. W sensie, ona jest taką cnotką. Nie bądź cnotką, bądź lecznicą. Wiecie, ten. Ten motyw jest Okej, okay, to nawet cute, Gdyby dojść taką warstwę pod to, w sensie, że masz takie, takie, takie o, to wygląda jeszcze gorzej. Nie no, MSP pewnie teraz nie jakoś nie urywało, nie powiem, nie, nie, nie. Może spróbuję znaleźć jakieś fajne rajstopy, albo coś w tym stylu. Wiecie co, okej, okay, kupię to i przerobię. W sumie mam te włosy, może gdybym wziął inne włosy z innych motywów, to może by lepiej. Oliwka Brazil. Tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że po prostu te dziewczyny, które robią muzykę, one zawsze chciały być Oliwką Brazil. To po prostu nie wyszło! Może wosy, oczywiście to był błąd, może nie są takie jakie powinny być. Nie ja no już widzę, że ten luk to jest totalny smród. Nie to tego się chyba już nie da uratować. No, jeszcze lepiej. Moja postać dosłownie wygląda teraz, jakby miała pójść na... Jeb***ą pasterkę. Eee, może makijaż to ratuje. może... Może to to, może to będzie właśnie to. Ja te oczy chyba mam. Ale gdybym właśnie zrobił je czarne, e, jakiś makijaż, ale rano, to nie wygląda dobrze. I nie wygląda to dobrze, to wszystko. Są te usta takie zamarznięte. I gdybym je zrobił. Nie zupełnie takie czasy, kiedy każdy te usta nosił, jakby każdy je nosił. Aktualnie noszą je tylko chłopacy, bo są ładnymi ustami dla chłopców. Tutaj byłbym takie bardziej jasne w kącikach. Tutaj... Um, Udajmy, że tego luku nigdy nie było, dobrze? Po prostu nigdy nie powstał. Ogólnie wspomnę, czy ten filmik ma sponsora. Tak. Black X367. Dziękuję ci za prezencik. Zobaczymy, co dostałem. Cookie Love 69 XD. Dostałeś mi dużo prezencików, albo dałeś. Nie chcecie dyskryminować. Gurtowałeś mojego Luka. Tak trochę. Strasznie dużo stop. Ej, teraz naprawdę wygląda dobrze. Jak to jest komentować film sprzed dwóch lat? Okej, okay, jesteśmy na stronie, która wylosuje teraz dwóch zwycięzców mojego rozdania. Trochę się boję. Osoba, która wygra Outfit to... It's... Iwi, gratuluję! Nie dałeś swojego niku, ale jeśli to oglądasz, napisz do mnie na MSP albo w napisz swój nick w komentarzu. zrób to proszę. A teraz osoba, która wygra Vipa. Jednak nie wygra. Serio, do czego też sztuka, naprawdę. Brawo, ty wygrywasz Vipa. W sumie tu mogę dać nawet tego VIP-a teraz, bo z tym nie będzie problemu, ponieważ napisałaś swój nick w komentarzu <laughs> a jej look jest zajebisty, jakby czy mogę cię go podpierniczyć? oficjalnie daję ci wipka, gratulacje a ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie mam nadzieję, że ten odcinek nie był zły napiszcie co o myślicie albo jeśli macie mnie obrażać to lepiej nie piszcie dziękuję za obejrzenie zapraszam do subskrypcji kanału i proszę wyślijcie ten filmik dalej, jeśli chcecie takie fajne losowańska, albo niefajne zależy jak to patrzy, no to tyle Dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj, komentuj, do niczego nie zmuszam, albo zmuszam. Cześć na razie, pa pa.